Siedzę, mając przed sobą nową mapę Polski. Pamiętam dobrze te czasy, jak 19 roku przybyłem na czele Armii Polskiej, która walczyła na zachodnim froncie francuskim do Polski. Posłaniec Chełmżyński. Lepsza gadeta w Chełmży! Gdzie są ci ludzie? Posłaniec Chełmżyński. Posłaniec Chełmżyński. Posłaniec! Jest początek XIX wieku. Znajdujemy się teraz na chełmżyńskim rynku. Tak to miejsce wówczas wyglądało. Mieszkali tutaj chełmżyńscy Polacy i chełmżyńscy Niemcy. Miasto leżało wówczas w zaborze pruskim, niedaleko granicy niemiecko-rosyjskiej, która przebiegała przez Lubicz, koło Torunia. Na terenie przygranicznym było dużo napięć pomiędzy Niemcami i Rosjanami, ale pomiędzy polskimi i niemieckimi mieszkańcami Chełmży panowała harmonia i tolerancja. Sytuacja uległa zmianie w 1917 roku, a wydarzenia kolejnych 3 lat doprowadziły do wyzwolenia Chełmży i przejścia miasta w ręce polskie. Pamiątką tamtych lat są nazwy 3 ulic w Chełmży, ale zacznijmy wszystko od początku. W 1917 roku na chełmżyńską parafię przybył ksiądz Wrycza. Wkrótce założył on 60-osobowe tajne Towarzystwo Młodzieży Polskiej. Chłopcy słuchali wykładów z historii wojskowości, uprawiali ćwiczenia fizyczne, organizowali konspiracyjnie obchody świąt 3 maja. Zebrania odbywały się co środę przy kościele. Na przykościelnym placu ćwiczono musztrę. Ksiądz Wrycza współorganizował 400-osobową Polską Straż Ludową, która zajmowała się gromadzeniem broni i upowszechniała hasła przyłączenia Pomorza do Polski. Była to poważna siła militarna, dlatego władze niemieckie obawiały się, iż chełmżanie przyłączą się do Powstania Wielkopolskiego. Powstanie Wielkopolskie rozwijało się wówczas dynamicznie i zatrzymało się na linii Gniewkowa, 30 km od Chełmży. Aby zapobiec rozruchom, w styczniu 1919 roku przybył 300-osobowy oddział Straży Granicznej, zwanej Grenzschutzem, pod dowództwem Gerharda Rosbacha. Oddział zatrzymał się na wysokości Pluskowens. 28 stycznia o godzinie 11 do chełmżyńskiego magistratu przyjechał wraz z obstawą samochodem Rosbach. Zażądał wydania mu rzekomo ukrytej broni i poddania miasta pod kontrolę Grenzschutzu. Gdy Rosbach był w ratuszu, mieszkańcy otoczyli jego samochód. Wśród różnych okrzyków można było usłyszeć: my chcemy Polski, uciekaj z miasta, precz z Rosbachem. Nagle wszyscy usłyszeli huk. Rosbach, wściekły, wybiegł z ratusza. Zaczął krzyczeć. Doszło do szarpaniny. Udało mu się uciec, jednak bez samochodu, który został w mieście. Rosbach przedostał się do swoich żołnierzy. W mieście wrzało. Ludzie bali się zbrojnego ataku, dlatego wysłali do Rosbacha delegację. Ten jednak był wściekły i nie chciał negocjować. Ponownie zażądał oddania rzekomo ukrytej broni, grożąc ostrzałem artyleryjskim. W tym samym czasie rozpoczęła się w Chełmży mobilizacja polskiego oddziału. Wkrótce polski patrol ruszył w kierunku kuchni, zarekwirowanym niemieckim samochodem, prowadzonym przez Szczypiorskiego. Na wysokości kuchni chełmżanie wyskoczyli z pojazdu i zajęli swoje stanowisko w rowach. Niemcy mieli jednak przewagę. Na polu bitwy pozostał 27-letni Jan Szczepiarski. Trafiony w pierś, leżał na zamarzniętej ziemi i konał. Obrońcy Chełmży
uformowali trzy oddziały. Pierwszy ruszył w kierunku kuchni. Drugi uformował się na rynku, żeby przejść w okolice ulicy Rybaki. Stamtąd mężczyźni mieli przez zamarznięte jezioro przemieścić się na Białą Górę, by ostrzelać nieprzyjaciół. Trzeci oddział uformował się na nowym cmentarzu. Pozostały jeszcze dwa oddziały. Na starym cmentarzu i w okolicach Grzywny. Ten drugi miał pilnować drogi wiodącej do Torunia. Rozbach próbował hukiem strzałów armatnich zastraszyć mieszkańców. Polacy ulegli przeważającym siłom wroga. Niemcy weszli do miasta. Ulice opustoszały. Aresztowano najznamienitszych obywateli miasta i wywieziono ich jako zakładników do Grudziąckiej Twierdzy wagonami towarowymi. Aresztowano również księdza Wrycze, którego osądzono i skazano na śmierć. Oddziały Grenszucu ulokowano w katolickiej szkole dla chłopców. Lekcje odbywały się tylko w szkole żeńskiej. Na skrzyżowaniach ulic rozstawiono karabiny maszynowe. Polakom zakazano poruszać się bez posiadania legitymacji. Nie mogli opuszczać domów po godzinie 17. Zakazano palenia świateł. Niemcy wdarli się też do katedry. Żołnierze rozkopali posadzkę, szukając ukrytej broni. W tym samym celu splądrowali grobowiec Kalksteinów, otwierając i przeszukując trumny. Mijały kolejne miesiące, które całkowicie zmieniły sytuację. W 1919 roku podpisano traktat wersalski kończący I wojnę światową. Ułaskawiono księdza Wrycze, który zdołał powrócić na chełmżyńską plebanię. Mieszkańcy przygotowali mu niespodziankę. Przywieźli go przez miasto powozem przystrojonym w kwiaty. 20 stycznia 1920 roku około godziny 16 wojska niemieckie opuściły Chełmże, wznosząc prowokacyjne okrzyki. Do zobaczenia za kilka lat. Zbliżały się wojska Hallera, które wyzwalały kolejne miasta pomorskie. Chełmża została wyzwolona 21 stycznia 1920 roku, jednak bez udziału samego generała Hallera, który prawdopodobnie mógł jeść w tym samym czasie obiad w Toruniu. Generał Haller przybył do Chełmży kilka dni później, 23 stycznia 1920 roku. Przybył do miasta pociągiem pancernym Wilk. W ciągu dwóch kolejnych godzin mieszkańcy Chełmży rozwiesili girlandy. Miasto zyskało świąteczny wygląd. 21 stycznia o godzinie 5 rano mieszkańcy Chełmży zaczęli formować szpaler od gazowni do rynku. Około godziny 6.30 do Chełmży konno wjechał ksiądz Wrycza, za nim szło wojsko polskie. Wszyscy śpiewali „Jeszcze Polska nie zginęła”. Żołnierzy witano chlebem i solą. Wszyscy mieszkańcy przybyli na rynek. Słuchano patriotycznych przemówień, śpiewano pieśni. Około godziny 9.30 dzwony wezwały na nabożeństwo dziękczynne. Przywitano polskich żołnierzy jak zbawców i zwiastunów wolnej ojczyzny. Marzenia o Polsce urzeczywistniły się. Chełmża stała się wolna.